Uratował córkę milionera, nie wiedząc, kim naprawdę jest. Oto jak mu podziękowali. No, te historie mnie tak blejtują. No musimy to zobaczyć! No musimy to zobaczyć! To jest taki bait! Nie, no ja to puszczam, w dupę to mam. Nie chcecie, to w dupę nie oglądajcie. Witajcie! Zdarzają się takie klęski żywiołowe, które mogą was nagle pozbawić wszystkiego, skreślić wasze wszystkie marzenia i efekty wieloletniej pracy. Dzisiaj opowiem wam właśnie taką historię. Obejrzyjcie do końca, a nie pożałujecie. W sierpniu 2012 roku na Filipiny spadła jedna z najstraszniejszych klęsk żywiołowych na świecie, w wyniku której zginęło wiele ludzkich istnień. Oprócz tego ludzie potracili pracę, domy i całe majątki. Wszystko zalała woda. Setki martwych ludzi, zwierząt oraz zniszczone. Wszystko to doprowadziło do trudnej sytuacji gospodarczej. To smutne, ale nie chcę bana dostać. Wielu turystów przebywających tam wówczas na wakacjach stanęło w obliczu poważnych kłopotów wynikających z powodzi. Niektórzy nawet zginęli, próbując uciec przed żywiołem. Niestety potężny strumień wody zmiatał wszystko, co napotkał na swojej drodze. Tak zaczęła się ta historia. Maria obudziły krzyki przerażenia. Wystraszony wyskoczył z łóżka, ale sytuacja... To on. Kapitan Ameryka. Właśnie o niego chodzi w tej historii, widzowie. Okazała się dramatyczna. Dom zalała woda, która na wysokości piętra sięgała mu już niemal do kolan. Gdy mężczyzna z trudem dobrnął do okna, zauważył, że ludzie na ulicy uciekają w panice przed rwącym żywiołem. Tymczasem zablokowanych przez wodę drzwi... Polska górą! Co prawda ktoś nie szanuje polskiej flagi, za co powinien mieć sąd polowy, ale no co zrobisz? Są takie chamy na świecie. Nie dało się już otworzyć. Mario wyskoczył więc przez okno wprost w rwący nurt. Ludzie nie próbowali już walczyć z prądem, ale oszczędzali energię, aby utrzymać się na powierzchni wody i złapać mijanych budynków czy drzew. Na zewnątrz panował chaos. Ludzie przepychali się, Mario, próbując ratować swoje życie, wspinali się na innych niczym na tratwy ratunkowe, topili nawzajem, a wody wciąż przybywało. Ale trolle! Ty! Który był taka sytuacja, jeden drugi otopi, ty! To jest jak troll w teamie, nie? Ale frajery. Akiem przypomniał sobie, że ma w domu kamizelki ratunkowe. Wrócił po nie do mieszkania i nurkując, odnalazł dwie. Jedną dał sąsiadowi, a drugą włożył sam. Płynął z nurtem wezbranej wody, gdy wtem usłyszał rozpaczliwe wołanie o pomoc. Dziewczynie nikt nie próbował pomóc, bo każdy walczył o własne życie, a ponieważ woda była coraz bardziej rwąca, nie było czasu na nic innego. Mario dopłynął do miejsca, z którego dobiegało wołanie o pomoc. Wiedział, że stanowi dla niej jedyną deskę ratunku, gdyż nikt nie zwracał na nią uwagi. Na jego widok dziewczyna krzyknęła, że stopa utkwiła jej w oknie. Mario, nie namyślając się dłużej, pomógł uwolnić jej nogę i ruszył dalej z dziewczyną na ramionach. O! Od szoku biedaczka straciła przytomność. Mario udało się stopami dosięgnąć dna i choć było mu ciężko, dał radę dobrnąć na wzgórze, gdzie wyczerpany upadł na ziemię. W międzyczasie otrzymał kilka ciosów od płynących z nurtem przedmiotów, poza tym opił się brudnej wody. Z trudnością odzyskał oddech dopiero po kilku minutach. W tym czasie dziewczyna oprzytomniała, zorientowała się w sytuacji i powiedziała: Siema, uratowałeś mi życie, mam na imię Amy. Choć wiele osób Amy Mario Italiano. Mnie, to nikt nie spróbował pomóc mi uwolnić nogi. Teraz ty przeze mnie jesteś osłabiony, ale obiecuję ci, że nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Młodzi ludzie spędzili noc na niewielkim wzgórzu. Następnego dnia do kraju na ratunek przybyły ekipy z całego świata. Ale nikt nie wiedział, że Mario i Amy ukryli się na wzgórzu. Mario spytał Amy: skąd pochodzisz? Nie wyglądasz na tutejszą. Dziewczyna odpowiedziała: masz rację, jestem z Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale co tu robisz tak daleko od ojczyzny? Amy powiedziała, że wraz z przyjaciółką miały właśnie wracać po podróży po kraju, ale ich lot uległ opóźnieniu i musiały zostać jeszcze kilka dni. Niestety jej koleżanka zaginęła, porwał ją szybki nurt i dziewczyna więcej jej nie widziała. Jestem ci bardzo wdzięczna za to, że uratowałeś mi życie i kiedyś na pewno ci się odwdzięczę, obiecała dziewczyna. Mario opowiedział jej o sobie, o swojej pracy i o tym, co stracił w powodzi.
Przyznał też, że wolałby teraz być nad morzem, choć to raczej niebezpieczne. Tak minął im cały dzień, a wieczorem rozniosły się dziwne dźwięki niesione silnym wiatrem. Ktoś coś krzyczał przez megafon. Mario nic z tego nie rozumiał, ale Aimi zaczęła skakać i wymachiwać rękami. Zaraz nadleciał helikopter, z którego wybiegli mężczyźni i schwytali dziewczynę. Mario pomyślał... Porywacze! Ale zdziwił się niepomiernie, gdy zdał sobie sprawę, że przylecieli tylko po Aimi. Jego nawet nie wpuszczono do helikoptera. Jezus, dziewczyna wprawdzie Maria. Krzyczała do nich coś w swoim języku, najwyraźniej żądając zabrania ze sobą chłopaka, ale jej na to nie pozwolono. Wciągnięto ją do środka i helikopter odleciał, zostawiając Maria. Ja pierdziele, deportacja. Wtedy chłopak zrozumiał, że nikt go stamtąd nie uratuje i sam zaczął schodzić ze wzgórza, mimo że był mocno poturbowany. Po drodze napotkał zrozpaczonych ludzi. Wszyscy płakali i rozpaczali po tym, co stracili w powodzi. Mario wrócił w miejsce, gdzie stał jego dom, lecz zastał go w kompletnej ruinie. Ogarnięty rozpaczą udał się na plażę, chociaż powiedziano mu, że to bardzo niebezpieczne. Jego małą łódkę porwał strumień wody, więc chłopakowi nic już nie zostało. Był całkiem sam, gdyż nie miał żadnej rodziny. W przekonaniu, że jego życie legło w gruzach, zasnął na plaży u stóp rozszalałego morza. Czuł się okropnie. Spędził więc tam kilka dni, jedząc kokosy i owoce, które udało mu się strącić z drzew. Kilka dni później na plaży wylądował helikopter. Mario zobaczył, jak wychodzą stamtąd wysocy, potężni mężczyźni. Pierwsza z kokosy, parę dni, nagle takie coś widzisz po przebudzeniu. Ja pierdolę. Co się dzieje? Zniła wśród nich dziewczyna i starszy mężczyzna. Dziewczyna podbiegła i przytuliła go. Aimi, to ty? Spytał, a ona odpowiedziała. Długo cię szukałam, aż wreszcie przypomniałam sobie, że morze to twoje ulubione miejsce, bo jesteś rybakiem. Mój ojciec i ja jesteśmy ci bardzo wdzięczni za uratowanie mi życia, gdy nikt inny nie chciał pomóc. Okazało się, że starszy pan był ojcem dziewczyny. Mocno przytulił Maria ze łzami w oczach. Choć mówił w obcym języku, dziewczyna przetłumaczyła, że ojciec chciał mu się odwdzięczyć i zaprosił Maria. Miliard dolarów dał. To był pierwszy raz, kiedy chłopak znalazł się tak wysoko. Z góry mógł zobaczyć cały swój kraj, zniszczony i zalany wodą. Dziewczyna powiedziała mu, że jej ojciec zajmuje kierownicze stanowisko w jednej z najlepiej prosperujących firm naftowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i oferuje Mariowi pracę z bardzo wysokim wynagrodzeniem. Zdezorientowany chłopak powiedział, że się nie zna i woli pozostać w swoim kraju, a to co zrobił, zrobił bezinteresownie. Wtedy dziewczyna powiedziała: spodziewałam się takiej odpowiedzi. Gdy rozmawialiśmy, zorientowałam się, że jesteś porządnym człowiekiem, dlatego ojciec przygotował dla ciebie ten prezent. Helikopter wylądował w małej wiosce niedaleko miejsc najbardziej dotkniętych powodzią. Oto kutry rybackie dla ciebie. Mój tata zadbał o wszystko. Mario rozpłakał się i przytulił dziewczynę. Życie chłopaka całkiem się odmieniło. Dzięki temu, co zarobił na łowieniu ryb, mógł pomagać swojemu krajowi. Chłopak zawsze serdecznie wspomina przeszłość i wydarzenia, dzięki którym mógł zacząć pomagać innym ludziom. To niezwykła historia. Nie zarzekamy się, że jest prawdziwa, ale sądząc po opisanych w niej wydarzeniach, brzmi wiarygodnie. A co najważniejsze, uczy nas bezinteresownej pomocy i udowadnia, że bohaterstwo zawsze zostanie wynagrodzone. To wszystko na dziś. Udostępniajcie nasz film i łapki w górę. Brzmi wiarygodnie. Tak było, bo to na faktach jest. To tobie, no to pokczop. Było w wiadomościach, gdzie koleś uratował tonącą muzułmankę, potem ją starzy wywalili z domu, bo dała się dotknąć mężczyźnie, w dodatku niewiernemu. Ja pierdzielę. Dobra. Ulala. Za dużo. Ksiądz obraża Marylę Rodowicz. Jeżeli na pasku wyświetla mi... To jest fake. Może nie. Internetu. Obchodzony Sylwester, maskowy, zakagańcowany w tym roku.
i widzę dwie podstarzałe gwiazdy. Marylę Rodowicz i panią, którą chyba nazwisko Beata Kozidra, którą jeszcze słuchałem, jak byłem na studiach i w wojsku chyba. Więc nie wiem, jakie to ile. Jedna na pewno w wieku bliskim mojej mamy, pani Rodowicz. W Okoniku, a jak się postarasz, chyba wylansowała jeszcze zanim się urodziłem. Jestem 66 rocznik, mógł być 68 rok, jak śpiewała tą piosenkę w Opolu. Więc miała już lat kilkanaście i trochę. A druga trochę młodsza, ale pamiętam jeszcze sprzed pójścia... To jest ten ksiądz, co na filmiku go policja zgarniała? To jest ten? A, pamiętam go. Do seminarium wywiad jakiś tam czytałem, chyba nawet będąc w wojsku, z ową gwiazdeczką tamtego czasu, do której było pytanie, co lubi w czasie koncertu. No lubi, jak jej się tam głos innym podoba, ale zwróćcie uwagę, jak ludzie patrzą i podoba im się. I teraz musiałbym użyć słowa, ale powiem tak, pewna część mojego ciała, którą też koń ma i nie chodzi o zad, że się im podoba, bo zgrabne. Więc minęło kilkadziesiąt lat, widzimy te podstarzałe gwiazdeczki. Bo ja głupi. Jedna niczym czarownica ruszająca się. Druga na szczudłach, ale cały czas wie, że... Chyba o włosy. Tak? No nie, nie o to. Może o włosy. Podobają się innym ludziom te części ciała, które podobały... A nie no, on mówi część ciała. Część ciała i włosy i luj. 30 lat temu, które koń też ma i nie chodzi o zad. Jako kapłan mam obowiązek zwrócić uwagę, hola hola, podstarzałe, spróchniałe matrony. On tak na Marylę Rodowicz gada? Kur... Ale ofensywnie, przed chwilą jakimiś rebusami chłopie wierszem mówi, żeby nie obrazić i nagle ją od próchna starego wyzywa. Dobry jest. Przeskoczyła mu osobowość, bo był tak na granicy osobowości i nagle mu przeskoczyło przez przypadek. No i już poleciał. Nie każdemu będzie dane szybka śmierć, niektórzy się namęczą. Nie interesuje mnie. Jezusie, widzowie, co się dzieje? Jestem Żydem. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Kowal dał na Golibordę 5 zł. No psima, oglądałeś nowy od streamu XD i na następnym streamie będziesz grał w szachy PS. Ogól się bachosał, że no offense. Dziękuję bardzo. Czy będą szachy? Nie wiem, ale Teamu X nie oglądałem. Z tego, co kiedyś ludzie podziwiali, zostanie zwyczajne próchno, którego zadatki już dzisiaj widać, chociażby... No nie podejrzę wam gwiazd o obżarstwo, chociaż proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla, jakby biskupem była, a nie jest. To jeszcze swoich przy okazji zjechał. To mi się podoba, on jest bezstronny. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień. Efekt uboczny. W każdym razie w czym rzecz, że minionej jesieni w Polsce miały miejsce bardzo bolesne wydarzenia młodych ludzi z piorunami na twarzy. Dziękuję Siejkowskim. Specjal na pół roku suba. Dobra, to było to. Dziękuję ci bardzo za pół roku. Którzy wchodzili do kościołów, domagali się prawa do zabijania dzieci, dzieciobójstwa. Czy ktoś z tych gwiazd stanęła jako przestroga dla młodych ludzi? Czy albo popierały te rzeczy, które się działy, albo swoim milczeniem na pewien sposób też afirmowały? Nic nie wiemy. Ostatnio widziałem wypowiedź księdza. Jo, pierdziele w dupa. Żeby przeszły już na stronę obrony wieczności. Że człowiek z tego świata zejdzie. I artystę też śmierć dosięgnie.
i boli. Ale co ma do tego to, że sobie dała koncert Sylwestra, że umrze kiedyś? Co ma jedno do drugiego? Czy o czym on pieprzy? Nic nie wiemy. No. Żeby przeszły już na stronę obrony wieczności. Że człowiek z tego świata zejdzie. I artystę też śmierć dosięgnie. I bolesne nam na to patrzeć, że zbliża się. Więc warto by było dla takich artystek pomyśleć o zbliżającej się śmierci. A widzowie, źle. Źle patrzymy. On chciał, żeby Marylę Rodowicz zamknąć w piwnicy. Bo jego mama, jak była młoda, to słuchała, a teraz jak patrzy, to czuje, że jest stara, bo Maryla też jest stara. I on nie chce, żeby mamie było smutno, że wie, że jest stara. Niech Marylka siedzi w piwnicy i się nie pokazuje, że matka pamiętała, że Maryla jest cały czas młoda! Bo się matce przypomni, będzie smutno, no! Widzowie, to jest oczywiste, to jest dobry syn! To o to chodzi tylko! To jest dobry człowiek! Tak, tak, no o to chodzi. A nie o tym jeszcze, czym czarować innych ludzi. Którzy jak już zapłacą, no to są tym tak ogłupieni, że muszą później klaskać, bo jakby to było, prawda? Jak już coś kupiłem, wydałem, no to później jak mi się to ma nie podobać. Ale mam jako ksiądz prawo zwrócić uwagę, to nie ta droga. Ciągnąć do końca jak Tina Turner czy inne baby za przeproszeniem, że już próchno jest z człowieka, a nie widać troski o duszę. To nic nie da, że później jedną czy drugą gwiazdeczkę pochowa jakiś duszpasterz od... Jezu, o czym on pieprzy już tak na poważnie? Dziękuję, Guczo. Chyba jakieś lagi są lekkie, mam nadzieję, że nie ma jakoś mocno. Coś tam się wyświetla na tym OBS-ie. Świata sztuki. Wystarczy mi, że napisałeś. Że w kościele zorganizują koncert, że jakiś przebrany księżyna jak na pogrzebie Kory na perkusji będzie się naparzać. Duszy to nic nie da. Więc być może ten pan jest przyzwyczajony tutaj, który pisze, miałem się nie odnosić, a jednak się odnoszę, że gdyby zapytał panią, a ileż to pani ma lat? A tyle. Oto się pani dobrze trzyma, wygląda pani prawie jak Rodowicz albo Kozidrak. Proszę wierzyć, lepiej nie widzę u żadnych z was dwóch podgardli. I żadna się nie ośmiesza. Pokazując cześć ciała, nie zat, tylko inną, mając lata swoje. Bez wstyd. Głupo. Ale gdzie ty się patrzysz, księżulku? Porypany jesteś? Nawet na stare baby się patrzyć nie powinieneś. To ty zwracasz uwagę komuś? Ja pierdzielę, co ten ksiądz od pieprza? Co on jest nienormalny? Co on pieprzy w ogóle? No nie wytrzymie. No ja nie wiem, o czym on już mówi. Tak, do tego wyciągnęli kiedyś. O, ta kobieca próżność. A jeszcze głupsi ci, którzy na to patrzą i oklaskują. I wciąż im się to podoba. A proszę pamiętać, że obojętnie którego czasu, lat 70., 80., słuchaliśmy namiętnie tych piosenek, braliśmy udział chociażby przez to w rozwalaniu kościoła. Przynależyliśmy do rewolucji. Teksty, muzyka, niby niewinne, niby, o Panu Bogu tam nie było. Nie było o Panu Bogu w piosenkach, równa się, tekst przeciwko Kościołowi. No, ma to sens, rzeczywiście. Ty, ale to w sumie nie wygląda nawet jak kościół, tylko jak jakaś sekta, jak on takie głupoty gada, nie? Blank beats.
Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!